Okej, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, stoję w korku aktualnie. Wracam z paznokci. Takie mam piękne, ale nie świąteczne. Ale za to czuję atmosferę świąt. Wszędzie każdy w kurde mol. Wszyscy niewyrobieni. To standard normalnie. O, jakie marugi. O, Jacie, jaki renifer. W samochodzie pan miał przymontowane rogi renifera. I nosek. Dobra, przyjechaliśmy na zielonym. O, zepsuł się samochód, pani biedna. Ale przynajmniej zepchnęli ją na bok. Cholera. Niedobrze, same wydatki, nie? Przed świętami. Tu samochód, tam pralka. Piszać, komu co się schrzaniło przed świętami. Pisać. O, tu pan jakiś uprzejmy się trafił, puszcza wszystkich. Oby nie było stłuczki, no to gdzie? Jak puszczasz, to puszczaj, chłopie. No co robisz? No i postawiło w poprzek. To jest właśnie ta uprzejmość. Puścił dwoje, wrąbał się trzeci. Słuchajcie, u nas rano też był dym, bo oczywiście dzisiaj w szkole dzieci miały być ubrane ładnie, ale nie na galowo. Bo mają jasełka, bo były... Emila miała wigilię klasową i oczywiście dlaczego dym? No bo Filip przypomniał sobie, że jednak nie na galowo, stojąc w białej koszuli, słuchajcie. I on mówi, że on nie ma co ubrać, nie wie, pójdzie w białej koszuli, trudno, że nie galowo. Mówię, Boże, poczekaj. I oczywiście przewalając szafkę znalazłam biały sweterek, poszedł w białym sweterku. Nie na galowo, no bo nie koszula, ale jednak czyściutko i ładnie. Dobra, Emilii kolejny problem to był taki, że uwaga, uwaga, zaginęły nasze opłatki. Więc jak, no jak na Wigilię bez opłatka? Ej, przewaliłam wszystko. Mąż mówi, że było pod siankiem. Nie znaleźliśmy. Już wszystko, wiesz, wiecie, no wiesz. Ja na niego, on na mnie. Pełen pip. Latam w tym szlafoku jak nawiedzona. No przecież były. Pokazywałam wam, nagrywałam wam. No i ja pierdzielę, nie? Nie znalazłam, ale mąż podjechał do sklepu, kupił Emilii, także okej. No ale wiecie, nerwa musiała być. Dymy poszły, nie? I... wsiadłam do samochodu i pojechałam do mojej Asi na paznokcie. Zajeżdżam do Asi i oczywiście co widzę? Że popieprzyłam godziny. Miałam być na 9:30, a nie na 9:00. Dobra. Asi mąż zrobił mi kawkę. Zresztą oni zawsze robią mi kawkę. To są tacy sympatyczni ludzie. Ja mówię wam, że ja w przyszłym roku chcę moje znajomości, moje kontakty wybierać sama. O, jakie słoneczko widzicie, a podobno ma być śnieg, ma prusyć śnieg. O, widzicie tam słoneczko? Więc ograniczam kontakty, wybieram tylko ludzi, z którymi mieć chcę faktycznie kontakt. Nie jakieś tam narzekadła, nie jakieś smutasy, nie jakieś ciągle niezadowolone osoby. Po prostu nie, bo pamiętajcie, że jesteście średnią z 5 osób, z którymi trzymacie kontakt. Także tak, mili moi. Zmiany na przyszły rok, założenia, których nigdy nie robię, no ale teraz zrobiłam i zamierzam. Mówiłam, że pojadę nad morze, ale zastanawiam się coraz bardziej i chyba skupię się nad Chorwacją, słuchajcie, bo przynajmniej tam mam większą szansę na udaną pogodę. Także ogarniemy temat jeszcze z Chorwacją. Może uda nam się wyjechać, tylko trzeba będzie paszporty wyrobić dzieciom, bo moje dzieci nie mają paszportów, albo dowody, nie? Ale wolałabym już paszporty, to już by było na jakiś czas, bo dowód ma Brian, nie wiem, czy Filip ma, nie wiem, Jezu, nie wiem, coś tam wyrobił, ale czy wyrobił dowód? Chyba nie. W każdym bądź razie wyrobimy paszporty, trzeba zająć się tym zaraz, trzeba zająć się tym wyszukiwaniem właśnie Chorwacji. Jeśli macie jakieś sprawdzone miejsca, to piszcie mi na priv, będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna, a wiem, że jeździcie. Tak więc podpowiedzcie coś, żeby nie jechać w ciemno, bo jednak z trójką dzieci, nie wiem, czy Brian będzie chciał z nami jechać, no ale dobra, niechby nawet było z dwójką. Boże, Miszą w tych biegach i nie wiem co, ale taki korek, tam traktor, tu jakieś... Wyjechali wszyscy, jak ja wracam, a czasu mam niedużo, bo Emila kończy. A i mają te jasełka, nie wiem jak długo, bo Filip występuje w jasełkach. Więc Emila będzie się cieszyć, bo ona się, słuchajcie, boi tego, że Filip za chwilę odchodzi ze szkoły, no bo Filip 8 klasę kończy i wychodzi z podstawówki, ona biedna sama zostaje, nie ma już brata, ani jednego, ani drugiego. Ja mówię, Emilko, tak jest, ja też tak miałam, też moi bracia wyszli, jak ja weszłam. Takie jest życie. Dobra, odzywam się do was, moi kochani, później, bo zasło mi w gardle, nie mam co pić, a coś nadal i wciąż
nie chcę rozebrać i boli mnie gardziołko. Także widzimy się już pewnie w domu. A dziś rano, słuchajcie, był Maciek u nas z jeszcze gorącym chlebem. Tu już jest ukrojony, bo robiliśmy śniadanie z nim. Przepięknie pachnie. Słuchajcie, obłędnie wygląda i zobaczcie, jaki on jest duży. To jest po prostu coś ogromnego. Taki sam chleb w Wigilię jednego roku przywiózł nam właśnie Maćka tata, a teraz przywiózł Maciej taki piękny, chrupiący. Słyszycie to? Chlebek. A tutaj dwie masy makowe podrzuciła mi moja koleżanka, która upolowała je w Biedronce, słuchajcie, za jakieś grosze, bo 2,99 to jest w ogóle jakiś sztos, ale to jest właśnie moja psiapsi, która jest mistrzem, niekwestionowanym mistrzem promocji. Ona takie rzeczy to po prostu, ja mówię, że ona wchodzi do sklepu i ona czuje nosem te promocje. Ja nie wiem, jak ona to robi, ale jest w tym najlepsza. I dzisiaj mam dwie takie masy w cenie 2,99 za sztukę, także wow. No, kochani, pruszy, coraz mocniej pruszy. Czyżby to w tym roku miało być inaczej niż w innych latach? Czyżbyśmy nie mogli zaśpiewać Bóg się rodzi, moc truchleje, śniegu nie ma, ciągle leje? Czy jest szansa na białe święta? Usiadłam sobie chwilę, zrobiłam sobie kawę. W ogóle to mi się fajnie kolorystycznie wszystko. Tu mam niebieskie, tu mam niebieskie, tu mam niebieskie. Tu też mam niebieskie, a wcale tego nie zamierzałam. Rano nałożyłam na siebie szybko tą bluzę z Guessa, bo mi było po prostu zimno. Dalej boli mnie gardło, słuchajcie. I wieczorem znowu zrobię sobie płukankę z wody i soli. Stare metody czasem są najskuteczniejsze. Teraz chciałam Wam jeszcze pokazać, bo znalazłam taką małą karteluszkę, taką słodką, czerwoną, w skrytce pocztowej i to jest od, ja nie wiem, czy mogę Was czytać tak, ale przeczytam, że to jest od Madzi. I zobaczcie, takie maleńkie cudo, ona jest naprawdę z takich malutkich karteczek, przepiękna i to było tak. Emi! Chodź zobacz. A dla mnie coś? A to wcale nie musi być coś dla Ciebie. Ale to jest takie miłe, takie kochane. Zobaczcie tu, Emma, patrz. Ktoś dla Ciebie zrobił kartkę. Choćby Cię nie widać, Ty się uśmiechasz. A chodź tu do nas. No nie jesteś, ona jest w piżamie, słuchajcie, ale to jest świąteczna piżama. Pokaż, jaką masz piękną piżamę od chrzestnomatki. Taką masz piękną. I portasy masz piękne, tak. Ona chodzi, przebrała się, bo była w szkole. Mówiłam Wam, że mieli tą Wigilię. No, Emi, patrz, patrz. To dla Ciebie ktoś zrobił tą piękną kartkę. Zobacz, patrzcie, z tyłu jest też taka. Zobacz, choinkę Ci namalował, ale to ktoś będzie malutki, chyba mniejszy od Ciebie. Madzia pisze, ile lat ma Patryk. Och, pięknie. Patrzcie, jakie to jest słodkie. Nie? Patryś, bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Wesołych świąt dla Emilki życzy Patryk. Piękne to jest. Jeszcze tu nam narysował jakiś domek. O, na drzwiach nawet dzwoneczek. Jaki pomysłowy chłopocek. Patrzcie się. Widzicie? Tak. Madzia, pisz nam, ile ma Patryk. Pokazałam, bo piękne to jest. Ja naprawdę doceniam takie rzeczy, które zrobione są własnoręcznie. Gdzie jest? Chłopczyk siedział i dla Ciebie robił. Powiedz dzięki, Patryk. Dzięki, Patryk. Na pewno się ucieszy, na pewno to będzie oglądał. Tak, mamy śliczną karteczkę i teraz ta karteczka powinna wyglądać właśnie tak, po wyjęciu listu. Także Madzia, bardzo, bardzo Ci dziękujemy i cieszy, takie po prostu coś cieszy. Także kolejna i mam nadzieję, że już ostatnia, mam nadzieję, że wszystkie zostały odebrane. Tak, bo jutro już zamknięte jest wszystko. Słuchajcie, ja wieczorem będę dzisiaj pędziulą. To bez dwóch zdań. Ja. Rozedrzemy je na pół. Nie. Bo czuję się tak zmęczona, tak urąbana. Ja mówię, że współczuję tym kobietom, które tak,
które robią takie duże wigilie albo duże święta. Dziewczyny, ja nie wiem, jak wy dajecie rady. Ja się śmieję, że po takich świętach, po takich fest świętach, to pobierzecie urlop, żeby się zregenerować, żeby odpocząć, bo po prostu wielkie imprezy. My mamy jutro imprezkę, tylko taką malutką, no nie? Nie. Malutką. Nie. Co będzie jutro? Moje urodzinki. Torcik będzie, tak? Tak, bo miałam już urodzinki, ale... Ale torcika nie było. No tak właśnie, jest. Był zwykły dzień. Tak. I przyjadą dwie ciocie z rodzinami i będziesz się tam mogła pobawić. Tam jest piniata. Przynieś pinatę. Musimy pokazać Wam piniatę, jaką dla Emilki zrobił tato. Oczywiście mój zdolny mąż siedział tutaj cały, nie wiem, ze 3 godziny nad tą piniatą, żeby to miało ręce i nogi. Pokaż. Najpiękniejsza piniata pod słońcem, słuchajcie. O, z tej strony idziesz? Patrzcie na to. Tak. Tu ma nos. Tu ma oko. Patrzcie, jaka piękna. Odsunę się, żebyście widzieli. Zobaczcie. Co to się nie da? Wszystko się da dla swojego dziecka, nie? Zrobił przepiękną piniatę. Tak? Naopakujemy cukierków i Emilia będzie ładować kijem z baseballowym brata. Co? Tak! Ej, no bo mam taki kij baseballowy będzie, nie! Tak jest. A teraz jeszcze pokażę Wam tą moją ozdobę, która mi się tak bardzo marzyła i oczywiście ją zrobiłam. I wygląda przeurocza. Emilia mi woła, poczekaj, mam ubierę sobie czapkę. Tak sobie ubrała, taką czapę. Ale słuchajcie, jest na tych drzwiach, na tych odrzwiach chciałam Wam pokazać. Tak. O, widzicie to? Chodzi o ten wianek i o te laski cukrowe. Tak to się prezentuje. Półmetrowa czapka. Półmetrowa czapka, tak. Ale Ci pięknie pasuje do tego ubrania, wiesz? Do tej piżamki. Odsunę się, to będziecie widzieć więcej. O! Także tak pięknie wygląda. Tak właśnie chciałam, żeby tak wyglądało. I tutaj na lusterku jeszcze też zrobiłam coś takiego. O, widzę, że krzywo. A tu tak troszeczkę ciachnę. O, i tutaj są właśnie te kokardki z Rossmana, które kupiłam za jakieś tam grosze, ale robią robotę. Tutaj są zielone, a tutaj powiesiłam czerwone. Pięknie. I tak ładnie wyglądają te... Półmetrowa, no. Także jak się wchodzi, to od razu widać właśnie ten łuk, gdzie jest pięknie. Tu Emilia sobie zrobiła jeszcze czapki. Tak, czekaj, co jeszcze my zrobiliśmy? A, tu! O, tu! Poczekajcie. Tak czy tak? O, widzicie? Na schody ubraliśmy i też są właśnie kokardy. Tak jest, co roku ubieramy schody, Emilia woła. Taka jest prawda. Balony z Teddy'ego, te z przeceny za 2,50, one były przedtem za 10 zł, w końcu się przydadzą i będą teraz na imprezę urodzinową Emilii, także tylko nadmuchać. I będzie miała dwa takie. A zapłaciłam grosze za nie. Nasłuchuję, żeby Emilia mi tu nie weszła, bo mam prezenty świąteczne i chciałam Wam... Ej, nie, nie wchodź mi! Okej, chciałam Wam pokazać, co mamy. Tutaj nie są, nie ma wszystkich prezentów, bo część jeszcze ma Brian w Krakowie, ale on jedzie dzisiaj. Niemniej nie zdążę Wam tego wszystkiego pokazać, co udało się kupić Brianowi. I nie mam tu prezentu Briana, bo jest w paczkomacie, a jest to książka. Dla Briana wybrałam książkę, bo zresztą on chciał książkę. I Brian dostanie jeszcze rękawiczki takie, w których będzie mógł do nas pisać. I nie będzie martw łapki, czyli to są właśnie te, gdzie macie telefon i piszecie, bo tam mają w paluchach coś tam, że mogą, no, że możecie w nich pisać i nie musicie zajmować po prostu rękawiczek, możecie używać telefonów, tak, to będzie dla Briana. Dla Briana też środek do czyszczenia kokpitu, bo wiecie, że on ma samochód i kupiliśmy mu jeszcze zapach do samochodu, plus tutaj będzie jeszcze książka. Dla Emilii, z racji tego, że ona jutro ma urodziny i jutro będzie masa innych prezentów, to kupiliśmy jej taką taśmę LED. Ona sobie o niej marzyła, żeby powiesić jej u niej w pokoju i ona jest razem z pilotem. Myślę, że się będzie cieszyła,
bo Filip ma bardzo podobno i ona mówiła ciągle, że ona też by chciała, no to dobra, niech ma. I do tego kupiłam jej jeszcze ołówki, ona teraz jeszcze dużo pisze ołówkiem, takie kolorowe, z kolorowymi, no, uchwytami. Myślę, że się będzie dobrze trzymało. Znając Emilię, to ona pół w klasie rozda, także fajnie, że jest ich aż 8. No i do tego, wiadomo, będą słodycze. No ja mówię, Emilia będzie miała jutro mnóstwo prezentów, a to będą tylko takie małe prezenty pod choinkę. Dla męża kupiłam coś, co Wam polecałam, bo widziałam, że mu się kończy. Tutaj jest właśnie kulka pod pachy i jest ten szampon i żel do kąpiel w jednym. Uwielbiam. Pamiętajcie o tym, żeby to pisało kapitan, tak jak tutaj. Padłem coś do oka. O, takie coś. Taki zestaw, dla niego to będzie na pewno coś sprawdzonego. Ja już widzę, co on mi kupił i też jest coś dla mnie bardzo przydatnego. Widział, że zepsuł mi się stick. Ja chciałam sticka, widzę, że tutaj jest stick z pilotem. I słuchajcie, odkąd jestem na YouTube, to chyba już z 5 tych różnych sticków. Część zepsułam, część się po prostu połamała, część w ogóle się rozlelawiła, że się nie nadawało tego używać. Jeden mam taki duży od Briana, to on jest ok, tylko że jest naprawdę bardzo duży. Tu jest dla Filipa. To jest taki przyrząd, dzięki któremu Filip będzie mógł ćwiczyć. Ja Wam pokażę, jak to wygląda. O, tu, widzicie? Takie coś. Ja myślę, że to się przyda nie tylko Filipowi, ale nam, bo z mężem musimy się wziąć za ćwiczenie. Obydwoje stwierdziliśmy, że po prostu mamy formę do niczego. No niestety po 40-40 te mięśnie wiotczeją, prawda? Trzeba je odbudować. Tu dla Filipa, nie wiem, czy mu się będzie podobała, bo teraz nam ciężko jest strasznie trafić w jego gust. Ciemnozielona bluza. Nic tu nie ma, tylko te kieszenie. Tyle. On im prościej widzę, to teraz jest po prostu lepiej. Także mam nadzieję, że będzie dobra na niego, bo on tak nam urósł, a odkąd jeszcze chodzi na siłownię, pakuje, to w ogóle się zrobił duży. I takie coś, czyli taki pistolet na strzałki. Filip lubi się powygłupiać, słuchajcie. On lubi, ja wiem, że on lubi przeróżne pistolety. On w ogóle w tej chwili to ma taką wielką pasję na przeróżne pistolety, strzelby. On tego w pokoju ma naprawdę dużo. Tu żeśmy wzięli tak trochę pół żartem, pół serio. Kolejny pistolet. Wiem, że się będą wygłupiali razem z Brianem i z Emilią. Także taki prezent. To są prezenty tylko takie drobne pod choinkę, po Wigilii, żeby mogły te dzieci jeść tak jak zawsze. No i wiadomo, do tego wszystkiego dołożymy jeszcze słodycze. A tutaj jeszcze dla... Słuchajcie, mówiłam, że tego nigdy nie kupię, bo to jest taki badziew, który tak strasznie śmieci. Ale moja Emilia, jak strzelamy, to ona się zawsze piszczy, ona się tak cieszy tymi śmieciochami, które z tego wypływają, że powiedziałam, dobra, okej, niech ci będzie, odkurzę zraz więcej, no. Mam nadzieję, że wystrzeli, bo u Filipa w urodziny chcieliśmy mu naśmiecić w łóżku, to nie wystrzeliło tak jak trzeba. A Brian oczywiście wziął to, otworzył i w końcu wysypał to na niego, tak czy siak. Było bałaganu, dajcie znać, czy używacie, ale moja Emilia uwielbia, jak właśnie to jest. I mam nadzieję, że będzie się cieszyć jutro, jak jej odśpiewam te 100 lat. Przed samymi świętami jeszcze urodziny, słuchajcie. No ale dobra, a w tej chwili zabieram się za sprzątanie jeszcze chłopców w łazienkę, bo ja nie wiem, jak Wy mówicie, że macie przed świętami już posprzątane. U nas ten bałagan robi się zupełnie sam, także ja idę jeszcze ogarnę i zmienię sobie dzisiaj jeszcze pościel. Muszę to, potem jadę po Briana, potem jadę odebrać jeszcze torta. Zjedziemy do północy, ale to nic. Teraz lecę i... biorę się za tą pościel i biorę się za tą łazienkę, moje kochane. I gdzieś tam jeszcze pokażę Wam te... Zebrałam zakupy takie już większe. Mam nadzieję, że to są już ostatnie zakupy. Może jeszcze coś Wam przypomnę w ten sposób, że je pokażę. Po prostu może o czymś zapomniałyście, a ja to akurat mam, nie wiem. W każdym bądź razie wrzucę Wam gdzieś tam w tym filmie. Nie wiem, czy już poszło, czy dopiero pójdzie, ale takie ostateczne zakupy. Już myślę, że już nic nam nie braknie. Powiedziałam Wam, że książka dla Briana idzie, nie powiedziałam Wam jaka. Słuchajcie, rozmyślenia Marka Aureliusza. To będzie na pewno książka dla niego, a nie wiem, co Brian mi kupił, bo wiem, że też mi kupił książkę, bo pytał co. Powiedziałam, że chcę książkę, jestem ciekawa, na jaką się zdecydował. Ja dla niego wzięłam rozmyślenia Marka Aureliusza. Jestem pewna, że będzie mu się podobała, a po tym, jak przeczyta Brian, też chciałabym sama ją przeczytać. Także zobaczymy, na co wpadło moje dziecko. Trafi? Jak myślicie? Thank you.
z pokoju pokażę Wam, na spokoju, z podłogi pokażę Wam te kreacje Emilki na święta. To jest ta sukienka, którą sobie dzisiaj wybrała i w której była na Wigilii w szkole. Tutaj jest spódniczka, którą ja kupiłam razem z mężem dla młodej. Taka jeansowa na szelkach. Nie założysz tego? O, słyszeliście? A tu jest jeszcze sukieneczka w kratkę. Też jeszcze nieużywana, jak widać wszystko jest, to jest z metką i to jest z metką. No bo to w tej dzisiaj już poszła. No zobaczymy, może jeszcze się dasz przekonać na te kiecuszki. No jak nie, trudno, mama wystawi na Vinted albo odda. Mogę jeszcze oddać Emi. Tą środkową możesz oddać. Ale ona jest taka kochana, na pewno nie chce, żeby była większa, to ja bym sobie sama ją kupiła. No dobrze, no trudno. Środkową możesz oddać. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to już ostatnie zakupy. Jajka, bo my mamy jajka od kur ze wsi, ale nie było jak jechać i musimy pojechać do tego pana jeszcze. Kawa. Mąka. I tu jest mnóstwo niezdrowych napojów, ale dobra. Mleko. I jeszcze tak. Tu będzie ser pewnie. A nie, to jest szynka konserwowa, bo potrzebuję ją do jednej z sałatek. I tu są różne wędlinki. Tak, jeszcze jedna wędlinka. Dobra. Tu jest wafel, bo na niego będziemy układać torta dla każdego, żeby nie wrócić talerzyków, tylko od razu się schrupie z waflem. I teraz tak. Do sałatki z ananasem potrzebuję dużo koperka. Chipsy muszą być, bo jak żeby inaczej. Krem chipsy. Jeszcze jedna mąka. Ja pierogi i uszka będę robić dopiero jutro, nie jutro, w niedzielę, na świeżo we Wigilię. Będę stać z chłopakami, będę kleić tu, czy chcą, czy nie. Niech mają swój wkład, niech się uczą życia. Makaron Leon jeszcze raz. Takie mleczko. Parówy, marchewka. Więcej marchewek, bo też do sałatki z serkami topionymi, też ją chyba macie gdzieś tam na kanale, potrzebuję też marchewek. No i wiadomo, że będzie rosół, jakaś zupka, tu jeszcze raz no, kabanoski, masło, bo mam zamrożone ostatnie dwie kostki i dwie mam wyjęte, może braknąć. Serek też do sałatki. Śledziki. Czy one się leją, czy coś tu się leje? Coś tu mokre, nie wiem, czy one czasem, nie? Drożdże i woda. Także tyle. Całą resztę myślę, że mamy. I tak jak mówię, dzisiaj jeszcze po torta. Z tego, co słyszę, to Brian jedzie do swojej dziewczyny. Jeszcze będą tam piekli u niej chyba gwiazdę. Tą z makiem. I przyjedzie w końcu pociągiem. Także po torta pojadę. I może odbiorę Filipa z siłowni. No zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Dobra, to składam to i lecę dalej. Tu jeszcze z deal z wczorajszych zakupów. Tyle nam zostało, czyli takie ciastka Belvita, nie wiem, nie miałam. Wzięłam te ciastka z myślą o moim Brianie, ale ja lubię do kawy coś takiego bez masy. Cukier trzcinowy, bo widzę, że już mam mniej niż pół. Przypomniałam sobie w Deals, mówię, dobra, wezmę tutaj. Elmex, naszą ulubioną pastę razy dwa i kakao. A tu jeszcze nie wiedziałam, że moja psia się przywiezie mi masę makową, więc chyciłam taką zadyszkę też sporą. Także jak nie teraz, to będzie na Sylwestra. Jak nie na Sylwestra, to spoko. One mają długie daty, wykorzystamy. No, to już na 100% tyle z tych zakupów. Thank you.
Jeszcze tak z bliska pokażę Wam moje piękne paznokcie, bo one wcale nie są świąteczne. Myślę, że mogą być inspiracją dla kogoś, kto szuka paznokci takich zimowych. Tutaj tak to wygląda. To jest taki beż z takimi... Ja mówię, że to są sopelki. I tak, tutaj jest taki bardzo mieniący się. I tak wyglądają. Bardzo mi się podobają, jak coś, to może kogoś zainspiruje. Moi kochani, przyszłam zakończyć ten film, ale nie zakończę go jak każdy w tym roku, ale zakończę go tak jak każdy film o tej porze, czyli przyniosłam sobie tutaj opłatek, żeby się z Wami podzielić, żeby złożyć Wam życzenia z okazji Bożego Narodzenia. Kochani, życzę Wam, żeby te święta były przede wszystkim zdrowe. Życzę Wam, żeby te święta były spokojne, żeby były rodzinne, wesołe. Żeby były po prostu takie, jakie sobie, o jakich sobie marzyliście. Dla mnie te święta będą wyjątkowe, bo to będą pierwsze święta bez mamy. Ale będą to święta z moją rodziną i będę chciała je przeżyć jak najlepiej będę potrafiła. Mam nadzieję, że będą przyjemne i że będą... Jeśli to będą łzy, to będą łzy wzruszenia, a nie łzy smutku. A Wam, kochani, życzę, żeby były po prostu takie, o jakich marzyliście. Także wesołych świąt i widzimy się, mam nadzieję, w poniedziałek. Ale gdyby mnie nie było, to znaczy, że odpoczywam, że się nie zmobilizowałam na tyle, żeby stanąć i nagrać film. I zobaczymy się dnia kolejnego, bo wiecie, że nagrywam w poniedziałek, środę i piątek, czyli jak mnie w poniedziałek nie będzie, to będę po prostu z Wami w środę. Raz jeszcze wesołych świąt, kochani.